Cześć, witam na Garage Megzon. Każdy z nas w swoim warsztacie ma jedyny sam problem. Magazynowanie małych rzeczy. Flamastrów, długopisów, jakichś małych śrubokrętów, których używamy na co dzień, muszą być pod ręką. No tak naprawdę nie bardzo jest co z nimi zrobić, nie ma ich jak magazynować. Zrobiłem sobie organizer, który postawiony na biurko pozwala te wszystkie małe rzeczy ogarnąć. I dzisiaj sobie taki organizer zbudujemy razem. Zapraszam. Czym ten organizer różni się od tego, który moglibyście kupić w sklepie? No właściwie niczym, tylko tym, że zrobiłem go samodzielnie z wykorzystaniem drukarki 3D i tego, co tak naprawdę na co dzień wyrzucamy. Bo prawda jest taka, że pracując zawodowo, codziennie dostaję transporty, codziennie dostaję jakieś moduły elektroniczne, które przychodzą w kartonowych opakowaniach i już tak, prawdę mówiąc, nie bardzo mogę patrzeć, jak codziennie wyrzuca się dobrze 5-6 kilo kartonów. To wszystko ląduje w śmietniku. Chciałem stworzyć coś, co pozwoli na recykling tych kartonów, których właściwie jedynym przeznaczeniem pierwotnym jest przetransportowanie elementu z punktu A, czyli magazynu, do punktu B, czyli na miejsce jego instalacji. I ponieważ mam tego materiału właściwie pod dostatkiem, to stworzyłem taki system oparty na takich klockach heksagonalnych. Tutaj pomiędzy te elementy będziemy umieszczać kartonowe segmenty, które będą tworzyły poszczególne klocki.
Jak mogliście zauważyć, zbudowanie czegoś takiego to żaden problem, nie potrzeba do tego żadnych super umiejętności. Ktoś mógłby powiedzieć, to mega, co jak nie mam drukarki 3D, no to możesz stworzyć coś takiego na zasadzie siatki geometrycznej z elementem heksagonalnym i drugim wyciętym trochę wyżej i zagiętym w dół, naklejonym potem na korpus. Da się zrobić. Żaden problem. Ja po prostu, mając drukarkę 3D, trudno, żebym jej nie wykorzystywał. Ja wiem, że nie każdy je posiada, taką drukarkę posiada, ale to, myślę, nie jest żaden wielki problem. Każdy z nas w szkole miał geometrię i myślę, że bez najmniejszego problemu poradzi sobie z narysowaniem siatki i wygięciem z cieńszej tekturki takiego pierścienia, który da się założyć od góry i od dołu, a te moduły po prostu posklejać. Ktoś mógłby powiedzieć, co to za ekologia, jeżeli połowa elementów jest tutaj drukowana, tak? Owszem, ale z PLA, czyli materiału biodegradowalnego opartego na kukurydzy. PLA umieszczone w ziemi po 2 latach jest nie do znalezienia, po prostu się rozpuści. Co dalej z tym systemem? System HEX opracowałem tak, żebyśmy mogli na nim rozbudowywać jakby cały system magazynowania w warsztacie. I następnym, co zbuduję, to będzie magazynek szufladkowy, również oparty o takie moduły i szufladki, a o tym w następnym odcinku. Za pomoc w realizacji dzisiejszego odcinka dziękuję bardzo naszym wszystkim patronom. Dziękuję, że nas wspieracie, dziękuję, że z nami jesteście. Pamiętajcie proszę o łapkach w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach i dzwoneczkach, żeby wiedzieć, kiedy umieścimy w necie nowy film. Zapraszam Was również do naszych grup na Facebooku, na naszą stronę internetową. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.